Cześć, siemanko, guten morgen. Witajcie w kolejnej odsłonie Worona Kolarzyny. Chcę poruszyć dzisiaj bardzo ważny dla mnie, jak i dla jelitkowców temat życia codziennego nas w społeczeństwie. Jak to wygląda z mojej perspektywy i zapewne większości, którzy się z tym zmagają. Może i temat nudny, ale bardzo ważny dla nas drażliwców. Jak się wymigujemy, jak szukamy dróg wyjścia w pewnych sytuacjach. Trochę ma też to na celu uświadomienie nieznających tematu, że tacy jak my są wśród was. Jak się kamufluje, żeby nie było poznaki awarii, która może przydarzyć się w każdej chwili. Mowa tu wiadomo o czym, o awarii brzucha. Istotne będzie podkreślenie mojej wersji ZJD. Przypomnę, że są dwie wersje. Jedna biegunkowa, druga zaparciowa. Nie chciałbym oszukać, ale słyszałem też o wersji mieszanej. Do rzeczy. Ja jestem w grupie pierwszej biegunkowej. Więc moje doświadczenia tyczyć się będą pierwszej grupy biegunkowej. Moją oazą jest miejsce, w którym mieszkam. Czy to będzie moje mieszkanie, czy to będzie hotel, w którym jestem na wakacjach, urlopie, jak i miejsce pobytu w delegacji związaną z moją pracą. Zaczynam od tego, ponieważ w tych miejscach jest najbezpieczniej podczas awarii. Kilka wyjaśnień odnośnie pojęć, jakie będę używał dla nowych oglądających. Ta drażliwego jest ze mną dłużej niż pół życia. Także podchodzę do tego z dystansem i na luzie. Dlatego na przykład nie używam pełnej nazwy tej choroby, tylko po prostu jelitkowo. Co do pojęcia awaria, to tak łagodnie mówiąc, rozwolnienie. W oazie nie ma obawy o to, co zjem. Czy jak zrobię za mocny trening z ciężarami, czy na trenażerze i po tym wszystkim nastąpi awaria. Nie muszę myśleć, czy zdążę na posiedzenie rady nadzorczej. To pojęcie, myślę, nie potrzebuje definicji. Nie interesuje mnie to, ile będzie podejść i osoba będąca ze mną, czy grupa osób, co wtedy pomyśli, jak mnie odbierze. Jestem u siebie. Jestem bezpieczny. I tu skończyła się prosta droga. Zaczyna się ściana. Długi, stromy podjazd. Wzniesienie niekiedy do pokonania. Wyjścia do miejsc, ludzi, których znamy, jest lekkim wzniesieniem. Podjazdem, z którym spokojnie sobie poradzimy bez zadyszki. Zazwyczaj jest tak, że w miejscu znanym nam nie odczuwamy lęku przed momentem, w którym nasz brzuch rozreguluje się. Przez posiłek, wysiłek, choćby najgorsze, co może być, brak podstaw i powodów. I jest, i ona. Awaria. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Macie grypę żołądkową, ale nie zmagacie się z ZJD. Raczej każdy to przeszedł. To teraz musicie w takim stanie iść do pracy. Spotkać się ze znajomymi, przejechać setki kilometrów w autobusie i wiele innych zwykłych, codziennych sytuacji. Jaką macie teraz myśl? Zastanówcie się. Tak, tak. Jelitkowcy mają to prawie codziennie. Każdego dnia przeprawa przez te wielkie wzniesienia. Czasami się prostują, jak mamy lepsze dni, stabilne. Rytuały, wstając z łóżka, po kolei, żeby nie zmieniać kolejności, pomoże mi to zepsuć cały dzień. Często słyszę, ale Woron, co ci przeszkadza, jak pójdziesz parę razy do kibelka? No nic przecież, ale
To ale ma duże obliczy. Trwa lata, nie jeden tydzień. Jak grypa. Skurcze brzucha, bóle brzucha. Przelewanie się w jelitach, które nie jest przyjemne. Każde wyjście z oazy do nieznanego miejsca albo dłuższe przemieszczenie do miejsca, które jest nam znane, jest już wyprawą. Czy zdążę, czy nie złapie mnie za chwilę. Niby banalne, co nie? Dla nas niekoniecznie. Odmawianie w gościach poczęstunku. Wymigiwanie się od spotkań poza domem. Jeśli już się zdecydujemy, wiedząc o tym wcześniej, w moim przypadku to już jest proces polegający na przygotowaniu się dzień wcześniej, w bardzo lekkich lub znikomych posiłkach. Wyjście kolejnego dnia będzie nadto, żeby nie było zaskoczenia i niespodzianek, niepotrzebnego stresu. Będąc świadomy tego, że ta wyprawa niekoniecznie musi być łatwa i bez komplikacji. Kusi wszystko, co zakazane, to po czym będzie rewolucja. Bóle nie dające spokojnego pobytu wśród innych. O kurczę, właśnie odebrałem ważną wiadomość i muszę lecieć, przepraszam, ale muszę. Jeden z argumentów, nie okłamujmy się, pretekstów, żeby uciec, bo już jeżdżenie po kichach daje nam sygnał o tym, co nadchodzi. Kolarstwo to moja największa zasłona, wymagająca ode mnie wielu wyrzeczeń związanymi z Z i od D. Nic prostego ani przyjemnego katować ciało bez posiłku. Albo przed wyjazdem danie brzuchowi sygnału jakąś kromeczką, żeby nie czuł głodu. A to tylko po to, by realizować coś, co kocham robić. Gdzie cały świat w tej chwili nie ma znaczenia. Liczy się droga przede mną i czas, w którym jestem wolny, mimo niedogodnień, bólu. Dopamina to rekompensuje. Szczęście, radość, jakie wtedy towarzyszy, jest silniejsze i mocniejsze od nieprzyjemnych rzeczy, jakie dzieją się w brzuchu. Nieważne, że nieraz jelitkowo nie wypuści nas z domu, żeby tego doznać, lub opóźnić, psując plany. Kolejne wyjście tylko wzmacnia moją głowę. To ja wychodzę na prowadzenie w tym momencie meczu.